Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 165 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 105, wersety od 23 do 45. Wówczas Izrael wkroczył do Egiptu. Jakub był gościem w kraju Hama. Licznie rozmnożył swój naród, uczynił go mocniejszym od jego wrogów. Ich to serce odmienił, ażeby znienawidzili lud jego i wobec jego sług postępowali zdradziecko. Wtedy posłał sługę swojego Mojżesza i Aarona, którego sobie wybrał. Przez nich uczynił w Egipcie swe znaki i cuda w krainie Hama. Zesłał ciemności i nastał mrok, lecz nie przestrzegali słów jego. W krew zamienił ich wody i powybijał ich ryby. Od żab się zaroiło na ich ziemi, nawet w komnatach ich królów. Rzekł i robactwo się zjawiło. Komary w całym ich kraju. Zesłał im grat zamiast deszczu i ogień palący na ich ziemię. Poraził im winorośle i figowce i drzewa połamał w ich kraju. Rzekł i nadciągnęła szarańcza niezliczone mnóstwo świerszczy. Pożarły one całą trawę w ich kraju i pożarły owoc ich ziemi. Pobił wszystkich pierworodnych w ich ziemi, pierwociny całej ich siły, a tamtych wyprowadził ze srebrem i złotem i nie było słabego w jego pokoleniach. Egipcjanie byli radzi z ich wyjścia, bo lęk ich ogarnął przed nimi. Obłok rozpostarł jako osłonę i ogień, by świecił wśród nocy. Prosili, i przywiódł przepiórki, i nasycił ich chlebem z nieba. Rozdarł skałę, i spłynęła woda, popłynęła w pustyni jak rzeka. Pamiętał bowiem o swym świętym słowie danym Abrahamowi, słudze swojemu. I wyprowadził lud swój wśród radości, wśród wesela swoich wybranych i darował im ziemię narodów i zawładnęli owocem pracy ludów by strzegli jego przykazań i prawa zachowywali alleluja Druga księga kronik w rozdziałach od 22 do 24 opisuje wydarzenia związane z rządami Achazjasza, Atali i Joasza Na jego miejsce mieszkańcy Jerozolimy obrali królem najmłodszego jego syna Ochozjasza, wszystkich bowiem starszych braci wymordowała Zgraja, która z Arabami weszła do obozu. Został więc królem Ochozjasz, syn Jorama, króla Judzkiego. W chwili objęcia rządów Ochozjasz miał 22 lata i panował jeden rok w Jerozolimie. Jego matka, córka Omriego, miała na imię Atalia. Także i on kroczył drogami rodu Achaba, albowiem matka jego dawała mu złe rady. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, tak jak dom Achaba, ponieważ oni to na jego zgubę byli mu doradcami po śmierci jego ojca. Idąc za ich radą, wyruszył z Joramem, synem Achaba, królem Izraelskim, do walki przeciw Hazaelowi, królowi Aramu, do Ramot w Gileadzie. Aramejczycy zranili Jorama. Wycofał się więc, aby się leczyć w Izrael, albowiem miał rany, które zadali mu w Harama, kiedy wojował z Hazaelem, królem Aramu. Ochozjasz syn Jorama, króla Judzkiego, przybył do Izrael odwiedzić Jorama syna Achaba, który był chory. Lecz Bóg zrządził, że Ochozjasz wybrał się z odwiedzinami do Jorama na swoją zgubę. Kiedy bowiem przybył, wyruszył z Joramem na spotkanie Jechu, syna Nimsziego, którego namaścił Pan po to, by zniszczył dom Achaba. Podczas gdy Jechu rozprawiał się z domem Achaba, znalazł dowódców judzkich i synów braci Ochozjasza, którzy byli w jego służbie, i zabił ich. Szukano potem Ochozjasza i schwytano go, gdy ukrywał się w Samarii. Zaprowadzono go wtedy do Jechu, który go skazał na śmierć. Pochowano go, mówiąc, jest on synem Jozafata, który szukał Pana z całego swego serca. Nie było wtedy w domu Ochozjasza nikogo, kto by miał dość siły do panowania. Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn jej umarł, wzięła się do wytępienia całego potomstwa królewskiego domu Judy. Lecz Joszeba, córka króla, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, i wyniósłszy go potajemnie spośród mordowanych synów królewskich, skryła go razem z jego mamką w pokoju sypialnym. Tak to ukrywała go Joszeba, córka króla Jorama, a żona kapłana Jojady, była ona przecież siostrą Ochozjasza, przed Atalią, tak iż ona go nie zgładziła. Przebywał więc z nimi przez sześć lat ukryty w domu Bożym, podczas gdy Atalia rządziła w kraju. W siódmym roku Jojada nabrał otuchy i wciągnął do spisku setników – Azariasza, syna Jerohama, Izmaela, syna Johanana, Azariasza, syna Obeda, Maasejasza, syna Adajasza i Elisafata, syna Zikriego. Obeszli oni ziemię Judy i zebrali lewitów ze wszystkich miast judzkich oraz naczelników rodów izraelskich, a potem przyszli do Jerozolimy. Całe to zgromadzenie zawarło układ z królem w Domu Bożym. Wtedy rzekł im Jojada: Oto syn króla, niech króluje jak zapowiedział pan o potomkach Dawida. Oto rozkaz, który macie wykonać. Trzecia część z Was, kapłanów, Lewitów i podejmujących służbę w Szabat, niech stanie na straży progów. Jedna trzecia przy Pałacu Królewskim, a jedna trzecia przy bramie fundamentów cały zaś lud na dziedzińcach domu pańskiego niech nie wejdzie nikt do domu pańskiego z wyjątkiem kapłanów i usługujących lewitów oni mogą wejść albowiem są poświęceni a cały lud niech strzeże bożych zarządzeń niech lewici otoczą króla w krąg każdy z bronią w ręku a kto by chciał wejść do świątyni niech zginie bądźcie przy królu dokądkolwiek się uda Lewici więc i wszyscy z Judy wykonali wszystko tak, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi, zarówno tych, co podejmują służbę w szabat, jak tych, co w szabat z niej schodzą, albowiem kapłan Jojada nie zwolnił zmian do domu. Kapłan zaś Jojada wręczył setnikom włócznie, tarcze i puklerze króla Dawida, które były w domu Bożym. Następnie rozstawił cały lud z bronią w ręku dokoła króla wzdłuż świątyni, od węgła południowego aż do węgła północnego, przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadzono syna króla i włożono na niego diadem i wręczono świadectwo. Ustanowiono go królem. Namaścili go Jojada i jego synowie. Wołano też, niech żyje król. Atalia, słysząc wrzawę ludu cisnącego się i wysławiającego króla, udała się do ludu, do domu pańskiego. Spojrzała, a oto król stoi przy kolumnie u wejścia, a dowódcy i trąby naokoło króla. Cała ludność kraju raduje się i dmie w trąby. Śpiewacy z instrumentami muzycznymi prowadzą śpiewy pochwalne. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: Spisek, spisek! Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, mówiąc im: Wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi a gdyby ktoś za nią szedł, niech zginie od miecza. Kapłan bowiem mówił: Nie zabijajcie jej w domu pańskim. Pochwycono ją, gdy dochodziła do wejścia do pałacu królewskiego przy bramie końskiej, i tam ją zabito. Wówczas Jojada zawarł przymierze między panem a całym ludem i królem, aby byli ludem pańskim. Po czym cała ludność kraju ruszyła na świątynię Baala i zburzyła ją. Ołtarze jego i posągi potłuczono a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. I Jojada ustanowił straż dla domu pańskiego z kapłanów i lewitów, których Dawid podzielił na zmiany w domu pańskim, aby składali panu całopalenia, jak napisano w prawie mojżeszowym, wśród wesela i śpiewów, według rozporządzeń Dawidowych. Ustanowił też odźwiernych przy bramach domu pańskiego, aby przypadkiem nie wszedł tam ktoś nieczysty. Następnie wziął setników, możnych, rządców ludu oraz całą ludność kraju i wyprowadził króla ze świątyni. Potem wkroczyli przez bramę wyższą do pałacu królewskiego i posadzili króla na tronie królewskim. Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało spokoju. Atalie zaś zabito mieczem. W chwili objęcia rządów Joasz miał siedem lat i panował czterdzieści lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Sibia z Berszeby. Joasz czynił to, co było słuszne w oczach pańskich przez wszystkie dni życia kapłana Jojady. Jojada dobrał mu dwie żony, tak iż miał on synów i córki. Potem powstał w sercu Joasza zamiar, aby odnowić dom pański. Zebrał więc kapłanów i Lewitów i rozkazał im: Idźcie do miast Judy i zbierajcie od całego Izraela pieniądze na coroczne odnawianie domu waszego Boga. Pośpieszcie się z tą sprawą. Lewici jednak się nie śpieszyli. Król więc przywołał ich zwierzchnika Jojadę i rzekł mu: Dlaczego nie domagałeś się od Lewitów, aby przynieśli z Judy i z Jerozolimy podatek, który Mojżesz, sługa pański, nałożył na całą społeczność Izraela na rzecz namiotu świadectwa? Bezbożna bowiem Atalia i jej synowie włamali się do domu Bożego i wszystkie przedmioty domu pańskiego uczynili własnością Baalów. Ponadto rozkazał król, aby sporządzono jedną skrzynię i umieszczono ją w bramie domu pańskiego na zewnątrz. I ogłoszono w Judzie i w Jerozolimie, żeby przynoszono panu podatek, który Mojżesz, Sługa Boży, nałożył na Izraela na pustyni. Uradowali się więc wszyscy naczelnicy i cały lud, tak iż przynosili pieniądze i wrzucali do skrzyni, aż ją napełnili. Co pewien czas, kiedy zauważono, iż dużo jest pieniędzy, Lewici przenosili skrzynie pod nadzór królewski. Następnie sekretarz króla i urzędnik arcykapłana opróżniali skrzynię. Potem odnoszono ją na miejsce. Tak czyniono codziennie, zebrano więc mnóstwo pieniędzy. Król i Jojada dawali je kierownikom robót prowadzonych przy Domu Pańskim. Przy odnawianiu i umacnianiu Domu Pańskiego byli zajęci murarze i cieśle oraz kowale i brązownicy. Robotnicy przystąpili do dzieła i dzięki pracy ich rąk odnawianie posuwało się naprzód. Naprawili zatem dom Boży według planu i wzmocnili go. Kiedy to ukończyli, przynieśli resztę pieniędzy do króla i jojady, za które sporządzono sprzęty dla domu pańskiego: naczynia do służby bożej i składania ofiar, czasze i inne naczynia złote i srebrne. Codziennie przez wszystkie dni jojady składano całopalenia w domu pańskim. Potem zestarzał się Jojada i syty życia zmarł, mając lat 130. Pochowali go w mieście Dawidowym razem z królami, albowiem dobrze czynił w Izraelu i względem Boga, i względem jego domu. Po śmierci Jojady przybyli naczelnicy judzcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy usłuchał. Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego i zaczęli czcić aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali, oni jednak ich nie słuchali. Wtedy duch Boży wstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: Tak mówi Bóg. Dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się Wam nie wiedzie. Ponieważ opuściliście Pana, i on Was opuści. Lecz oni sprzysięgli się przeciw niemu i ukamienowali go z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni pańskiej. Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mu ojciec zachariasza Jojada i zabił jego syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał: Oby pan to widział i pomścił i zażądał zdania z tego sprawy. I oto jeszcze w ciągu tego roku wyruszyło przeciw niemu wojsko Aramu. Wkroczywszy do Judy i do Jerozolimy, Wytracili z ludu wszystkich jego naczelników, a całą swą zdobycz wysłali do króla Damaszku. Choć wojsko Aramu weszło z małą liczbą żołnierzy, Pan jednak oddał mu w ręce wielkie mnóstwo wojska, ponieważ mieszkańcy Judy opuścili Pana, Boga swych ojców. I tak wykonało ono wyrok na Joaszu. Kiedy się od niego oddalili, pozostawiając go ciężko chorym, Słudzy jego uknuli spisek przeciw niemu, aby pomścić krew syna kapłana Jojady. I zabili go na jego łóżku. Zmarł i został pochowany w mieście Dawidowym, ale nie złożono go w grobach królewskich. Spiskowcami przeciw niemu byli Zabat, syn Ammonicki Szimeat i Jozabat, syn Moabitki Shimrit. O jego zaś synach, wielkości podatku i odbudowie domu Bożego, napisano w komentarzu do księgi Królów. A syn jego Amazjasz został w jego miejsce królem. W pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15, wersetach od 35 do 58, święty Paweł wyjaśnia tajemnicę zmartwychwstania ciał, porównując je do ziarna, które musi obumrzeć, aby mogło powstać nowe życie, podkreślając różnicę między ciałem ziemskim a chwalebnym ciałem niebiańskim. Apostoł kończy triumfalnym stwierdzeniem, że dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa śmierć została pokonana, a wierzący mogą się cieszyć pewnością ostatecznego zwycięstwa i życia wiecznego, zachęcając do niezachwianego trwania wierze i obfitego działania na rzecz Pana. Lecz powie ktoś, a jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O niemądry, przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, np. pszenicznym lub jakimś innym. Bóg zaś takie daje mu ciało, jakie zechciał. Każdemu z nasion właściwe. Nie wszystkie ciała są takie same. Inne są ciała ludzi. Inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb. Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne ziemskich. Inny jest blask słońca, a inny księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne, sieje się słabe, powstaje mocne, zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe. Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie, duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski. Drugi człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy. Jaki ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. Zapewniam Was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Oto ogłaszam Wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby, zabrzmi bowiem trąba, umarli powstaną nienaruszeni. A my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, aby się przyodziało w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Ościeniem za śmierci jest grzech, a siłą Grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.